Dzisiaj zrobimy eksperyment. Eksperyment chemiczny związany ze światami postapokaliptycznymi. Wielu z Was pewnie gra w Neuroshima albo w inny system postapokaliptyczny. Z pewnością Wasza postać ma, albo ktoś w Waszej drużynie ma, mam nadzieję, że ma, taką umiejętność jak odzyskiwanie wody, pozyskiwanie wody, uzdatnianie wody. Dzisiaj będziemy właśnie uzdatniać wodę. Dostałem w prezencie Green Science filtr wodny. Dzisiaj to, co zrobimy, to wleję błoto do pewnego filtra, który tutaj razem z Wami zbuduję. To błoto, przechodząc przez ten filtr, da mi oczyszczoną wodę. Ja spróbuję, jak ona smakuje i zobaczymy, czy takie coś da się pić. Dzięki temu będziecie wiedzieli, na czym polega pozyskiwanie wody w światach postapokaliptycznych, no i też w innych światach, gdzie można dysponować jakąkolwiek technologią, ponieważ będziemy wykorzystywać tutaj pewne dobrodziejstwa technologii. Natomiast zastanawiam się, czy można to wykorzystać do światów fantazy. No, byłoby to bardzo, bardzo trudno, ale myślę, że przy odpowiednich testach na inteligencję na pewno by się udało. To jest zestaw, który dostałem w prezencie. Z tego co wiem, można go dostać w Empiku. Zajrzyjmy, co jest w środku. Ok, mamy tutaj dość sporo dziwnych części. Mamy kamyszki, nieduże, jest piaseczek, czarny węgiel bodajże, poszczególne filtry. Ja to otworzę. Jakiś lejek, jakieś drobne elementy. Zobaczymy, do czego służą. Kolejne filtry, tym razem papierowe. I słoiczki, w których będą umieszczone właśnie poszczególne etapy filtrowania wody. Na pierwszy rzut oka, jak to widzę, jak na to spojrzę, to jest cała masa sprzętu, którą trzeba mieć ze sobą, jeśli chce się filtrować wodę. Tak więc, jeśli postacie Waszych graczy nie mają przy sobie żadnego sprzętu, ponieważ nie mogli mieć, zostali okradzieni albo w jakiś inny sposób potraktowani, to będzie im trudno pozyskać wodę. Dobrze. Spróbujmy to złożyć zgodnie z instrukcją. Ok, przeszedłem pierwszy etap przygotowania materiału do tego, aby móc filtrować wodę. Jak zauważyliście, są cztery etapy filtrowania. Pierwszy to jest zwykłe kamyszki, które można spotkać no, praktycznie wszędzie na pustyni. Ważne, żeby te kamyszki były opłukane, żeby po prostu nie przekazywała więcej brudu, tylko bardziej zbierały. I z tego, co się zorientowałem, one zbierają największe kawałki niepożądane w czystej wodzie. Później mamy piasek. Piasek można użyć piasku plażowego. Zwykły piasek plażowy powinien wystarczyć. Później jest tak zwany aktywny węgiel. Tego akurat nie wiem, w jaki sposób zdobyć w światach postapokaliptycznych. Ma dziwną konsystencję. Nie ma niestety zapachu.
Ja sprawdzę w internecie, co to jest aktywny węgiel. Jak mi się uda, to poniżej tego posta napiszę, w jaki sposób wasze postacie mogą go zdobywać w czasie gry. No i ostatni etap to jest papier, czyli filtrowanie przez papier. I zgodnie z instrukcją umieszczam filtry jeden na drugim. Piasek. I żwir. OK. W ten sposób przygotowany filtr jesteśmy w stanie wykorzystać do stworzenia wody. Wody, no możemy wziąć każdą wodę z zabrudzonej kałuży i ja za chwilę przygotuję taką wodę, którą będę czyścił. W tym celu pomoże mi Herman. Herman jest ze mną u mnie w pokoju już od dobrych kilku lat. Przyjaźnimy się z Hermanem. Dzisiaj Herman zgodził się na to, że użyczy mi trochę ziemi, której ma dość sporo. Powiedział, że może się podzielić. Mam wodę. W tej szklance będę zbierać czystą, mam nadzieję, czystą wodę. Hermanku. Jak widzicie, jest to prawdziwy piach. No, mamy już brudną wodę, natomiast żeby sobie utrudnić, to ja mam trochę tłuszczyko z obiadu. Ten tłuszczyk ma już trochę czasu, ponieważ jest wieczór, a jest z obiadu swoją drogą żeberka dzisiaj były bardzo dobre. Dodam tutaj troszkę soczku. Myślę, że tego typu wody gracze są w stanie spotkać w byle kałuży albo w jakiś inny sposób w czasie gry. Mistrz gry możesz im w razie czego opowiedzieć o tym, jeśli gracze w pewnym momencie stwierdzają, że chce im się pić i mistrz gry opowiadają o tym, że akurat jest jakaś kałuża, którą mogliby wykorzystać. I oni rzucą się na tą kałużę, żeby się z niej napić. Sugeruję im przygotować taki soczek. Na pewno będą zachwyceni i na pewno skorzysta na tym gra. Mam tutaj coś do mocowania tych filtrów. No i mam szklankę. Całość prezentuje się w ten sposób. Ja oddalę kamerę, żeby było wszystko widać. OK. Mam już swój filtr zbudowany. Mam brudną wodę. Teraz kwestia przelać jeden do drugiego. Idę po olejek. Widać już, że pierwsze kawałki brudu zostały zatrzymane przez ten filtr. Ten filtr zatrzymuje również większość tłuszczu. Widać też, że piaseczek na samej górze jest brudny, czyli chyba działa. Mam nadzieję, że działa. I mamy pierwsze krople, które spadają nam do szklanki. I z tego, co mogę na razie stwierdzić, jest to czysta woda. Jak widzicie, proces jest bardzo, bardzo długi. Ja go próbuję przyspieszyć z skutkiem niedobrym dla całego procesu.
Im bardziej go przyspieszam i popędzam, tym ta filtracja jest mniej dokładna. A oczywiście związane są z tym prawdopodobnie moje warunki. Podejrzewam, że dysponując lepszą technologią, można to o wiele szybciej przefiltrować. Aczkolwiek jeśli postacie waszych bohaterów chcieliby stworzyć taki filtr od ręki, od razu, w czasie gry, no to trzeba im uzmysłowić, że stworzenie takiego filtra zajmuje czas. Prawdopodobnie dużo czasu. Jak widać, filtr działa, bardzo się zabrudził, natomiast woda, która jest na samym dnie szklanki, jest w miarę czysta. Przynajmniej w porównaniu z tym, co było wcześniej, ta wygląda o wiele lepiej. Niemniej jednak nie udało się uciec od pewnych problemów. Otóż na powierzchni wody utrzymuje się tłuszcz. Czyli znalazł on jakąś drogę, aby przedostać się przez te wszystkie etapy. Prawdopodobnie dlatego, że dałem go trochę za dużo niż instrukcja podanie. Oni tu sugerują dać 4 krople tłuszczu, oleju, żeby być dokładnym, do tej wody. Ja dałem zdecydowanie więcej. Okej, wyczyściłem filtr, ustawiłem na nowej, pustej szklance. Teraz wezmę tą wodę, której nie odważę się jeszcze wypić. Co prawda jest dość klarowna, nie widać żadnych pyłków, jedynie jakieś może drobne drobiny, które widać w każdej wodzie. Niepokoi mnie jednak ta plama tłuszczu na samym wierzchu, której właśnie teraz postaram się pozbyć. Okazało się też, że tą plamę tłuszczu ona dostała się do szklanki z powodu nie samego filtra, czyli ten tłuszcz nie przeszedł przez filtr, ale po prostu wylewał się tymi łączeniami i przelewał się tutaj tędy, czyli jest to wada konstrukcyjna tego amatorskiego filtra, a nie wina samych etapów filtrowania. Dobrze zatem. Mamy filtr, który przefiltrował wodę dwa razy. Dwa razy dla pewności, żeby mi się nic nie stało. Co prawda jeszcze kapie, ale myślę, że tyle wody, ile się już uzbierało, powinno wystarczyć. Wygląda bardzo dobrze. Pachnie również. Smakuje jak dobra, czysta, normalna woda. To jest niesamowite, słuchajcie. Chyba wyczuwam lekki posmak, ale równie dobrze może to być iluzja. Woda jest faktycznie, autentycznie, prawdziwie czysta.
Za to filtry są bardzo brudne.